could not see which way to go if you did not twinkle so. Nadchodzi wiosna. Ze śniegu wstają przebiśniegi, robi się ciepełko. Coraz częściej na trawnikach i balkonach witają nas petunie, ale to nic. Poza petuniami witają nas jeszcze na przykład piwonie. Wybijają się coraz częściej ze śniegu, czasami coś szlachetniejszego. W lasach pojawiły się pierwsze małpki, a w strumykach budzi się nowe życie. I co tu dużo mówić? Człowiek nie kaktus, pić musi. Problem się pojawia wtedy, kiedy za bardzo nie może. Na razie sobie mogę popatrzeć, powąchać i zająć się rybkami. I'm not crazy. My mother had me tested. Cześć. Kontynuując poprzedni odcinek, jak już się trochę lepiej czuję, opowiem wam o ratowaniu akwarium, ale najpierw opowiem, co mu było. Pierwsza rzecz, poprzytykane filtry, węże. W związku z tym druga rzecz. Niemiłosiernie twarda i zanieczyszczona woda o bardzo dużej przewodności. No i ostatnia rzecz, wysyp krzemków i trochę krasnali. No i ja, który z gracją rosyjskiego lekkoatlety dupiącego w nosie oszczepem jak za czasów prawdziwego Sowieckiego Sojuzu, wziąłem się do roboty. Z jedną niesprawną ręką, z jakimiś tam innymi dziwnymi. No ale po kolei. Zamówiłem wszystko, co trzeba, z dostawą kurierem. Stwierdziłem, że trochę dojdę do siebie, zanim to wszystko dojdzie. No nie, jak na złość, 24 godziny, w porywach 48, no ale okej. Więc krok pierwszy. Częste podmiany wody, maksymalnie co 2 dni, bo inaczej ryby by mi popadały jak muchy. Niestety kilka z nich i tak ucierpiało, ale na szczęście były to pojedyncze sztuki. Krok drugi. Przeczyszczenie wszystkich filtrów i węży. To niestety zajęło mi cały dzień, z racji tego, że no, działałem jak działałem. Nie dało się szybciej. Krok trzeci. Media filtracyjne. Do filtra sery standardowo powędrował Siporax duży, Siporax mały. Zeolid i gąbka. Do tego zamiast prefiltra założyłem malutki filtr 4,5-watowy i coli z jednym koszem. I do tego kosza trafiły tylko środki na fosforany. Środki na fosforany i przepraszam, i odrobina jeszcze na spód tego filtra poleciała zeolitu. Po co ten zeolit i po co te fosforany? Czy po co środki na nie? Na fosforany i na krzemiany z wiadomych względów, raz, że wysyp krzemianów, dwa, że fosforany, które też wpływają na jakość tej wody, no i zeolit, żeby odpuścić troszeczkę azotany, a w związku z tym, że filtry były poprzytykane, pokarm gdzieś tam troszeczkę też zalegał, bo żona inaczej karmiła te ryby niż ja to robiłem, no stężenie tych azotanów było też ponad normę, fosforanów też. I jakie były efekty? Pierwszy tydzień woda zaczęła wracać do normy, jeżeli chodzi o parametry. Dno zaczęło się oczyszczać i tutaj powiem bez bicia, że wspomagałem się Seahemem i środkiem, który się nazywa Pristine, czyli bakterie, które gdzieś tam trochę powinny powyżerać na tym dnie. No a poza tym swoje robiły przede wszystkim kiryski, które ryją po tym dnie jak dzikie, i ampularie, które też go bardzo ładnie czyszczą. Następna rzecz, która pomogła mi też wyciągnąć trochę tego syfu, to są rośliny. Rośliny wam wymieniłem, jakie zostały tam rzucone. Poza rzęską, którą uważam za zło i najchętniej bym się jej pozbył, ale jest to w zasadzie niemożliwe, bo i tak gdzieś jakiś jeden kawałeczek przeżyje. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie, a później zrobi się z niego pierdyliard kawałeczków i wyglądają jak gówno rozbite na atomy, no ale są. Więc po drugim tygodniu zaczęły mi ustępować oznaki nadmiaru krzemianów, czyli liście zaczęły wracać do normy.
mogłem spokojnie zacząć troszeczkę przycinać te rośliny, żeby one odbiły, puściły świeże młode liście, i to się dzieje już chyba trzeci tydzień albo czwarty. Czyli sukcesywnie wycinam te najbardziej zakrzemianione, w zasadzie z okrzemkami liście. Po wycięciu tych liści, no wiadomo, roślina troszeczkę się odkuje, ożyje, puści nowe pędy, nowe liście. I tak powolutku, powolutku, powolutku doprowadzam je do życia. Jedyna roślina, która mi się obroniła, ale też dostała po dupie przed tym nadmiarem krzemianu, no to był lotos. Ale lotos też zaczął dziczeć. W tej chwili, jak widzicie, lotos puszcza ładne liście, jest ok. Mech, no cóż, mech był praktycznie, żeby was nie kłamać, już brązowy. Już w zasadzie myślałem, że go nie odratuję. No ale podsypałem mu jeszcze troszeczkę tego, co lubi najbardziej, czyli tak naprawdę takiego starego, dobrego, węgla, który ma kilka milionów lat, drzewnego, ładnego, jak się ładnie nazywa, to chyba wiecie. Bo ja zapomniałem, więc wam teraz nie powiem. No ale w każdym bądź razie, troszeczkę zakwasiłem tą wodę, lignit zrobił swoje, mech odżył. Zostało mi jeszcze trochę tego lignitu, bo nie chciałem przesadzać. No jest ok. Żeby się pozbyć ewentualnych toksyn, innych pierdół, które gdzieś tam się mogły skumulować w tym akwarium, pojawił się jeszcze taki filterek. Wrzucony jest tam tylko i wyłącznie węgiel. I ten filterek sobie też robi swoją robotę. Woda w tej chwili, żeby was nie kłamać, jest już krystalicznie czysta. Ryby wróciły do normy, parametry są super. Rośliny w 90% już sobie odżyły. Wszystkie filtry są ładne, czyste. Jedyne, co się zmieniło jeszcze, to pojawiła się 150-centymetrowa belka, którą widzicie tam z tyłu, gdzieś przynajmniej jej cień. Belka RGBW, czyli trzy kolory, plus dodatkowo do tego poszły jeszcze białe diody. Paradoksalnie belka niedroga, bo kosztowała mnie coś koło 300, więc coś, co mnie nie zabiło, a pojawiła się po to, żeby dać więcej światełka roślinom na dole i temu mchu biednemu. W związku z tym, że ilość pływających roślin w tej chwili przytłacza, wyciągają sobie te jeszcze syfy, azotany, całą resztę, a przy okazji dzięki tym roślinom, chcąc nie chcąc, no głupików mi się nagrzmociło tyle, że nie wiem, ile ich tam pływa, boję się ich wyławiać, żeby tych małych, biednych ryb nie wyłowić razem z nimi, co już raz też uczyniłem. Żona na szczęście zdążyła to wyłapać i wpuściła je z powrotem z miseczki do akwarium. Przy okazji górami całujące się pojawiły sztuk 3, które bardzo polubiły obgryzanie tych korzonków. No i wiadomo, no, krewetki, których tu jest pełno, na szczęście jeszcze nie wyzdychały. Nawet się dały radę rozmnożyć w tych warunkach znowu, więc siłą rzeczy, no co tu dużo mówić, pokochały te korzonki i lubią tam przesiadywać. No i chyba tyle. Akwarium wróciło do normy, na pewno szybciej i lepiej niż ja. Co jeszcze warto dodać odnośnie tych środków? Fossil Clear, środek stosunkowo tani, bo za pół litra około 25 zł wychodzi. Tani, niezawodny i wbrew pozorom powiem wam, pierwszy raz w życiu go testowałem, więc troszeczkę z duszą na ramieniu, ale to, co zrobił z krzemianami, to po prostu zwaliło mnie z nóg. Nie widziałem wcześniej środka, który byłby tak skuteczny w walce z krzemianami i z okrzemkami. Także gorąco polecam. Jeżeli chodzi o zeolit, no to tutaj cudów nie ma, to są groszowe sprawy, węgiel też są te groszowe sprawy. Rośliny paradoksalnie też, jak ktoś by chciał trochę pływających, piszcie śmiało, bo mogę to wyławiać chyba, nie wiem, już za chwilę, jak te ryby podrosną na siatki, bez oglądania każdego korzonka i całej reszty, więc nie ma problemu. A osobny film jeszcze wrzucę wam o tym. Aha, jedna roślina zdechła, przepraszam. Jedna roślina zdechła, już nawet nie pamiętam, co to było. Co nie zmienia faktu, że osobny film wam jeszcze dorzucę odnośnie maciubkiego akwarium roślinnego, gdzie postanowiłem sobie z in vitro, tam nie wiem, było chyba z kilka gatunków różnych roślin, rozmnożyć to troszeczkę.
I co się da wsadzić do dużego akwarium? Małych roślin nie jestem w stanie wsadzić do tego akwarium 450 litrów, bo wystarczy jedna noc i działanie kirysów, drewniaków, przepraszam, drewniaków i innych dziwnych stworzeń, żeby po tych roślinach albo nie zostało śladu w najlepszym wypadku, a w najgorszym, żeby pływały korzeniami do góry. Więc muszę niestety wsadzić tam coś większego, a niekoniecznie byłem skłonny wydawać po 4 dychy za jedną roślinę, tylko i wyłącznie po to, żeby było szybciej. Więc poczekamy, zobaczymy. Na razie jest ok, a ja przynajmniej mam zajęcia, bo mogę sobie pogrzebać przy jakimś tam akwarium. Notabene tutaj pozdrowienia dla kolegi, który dzisiaj robił odcinek o oświetleniu LED. Tam też przerabiałem w bardzo podobnym akwarium oświetlenie LED. Przy okazji pokażę wam, jak ja to zrobiłem, bo nie robiłem tego na taśmach, tylko robiłem to na modułach. I co? No i udało się. Rośliny zaczynają rosnąć jak głupie, pomimo tego, że tam rosną chyba dopiero 4 dzień. Ale podniosły się, pomimo tego, że przyszły na wpół zamarznięte, jakoś się odkuły, odżyły i no i dają radę, o dziwo.